Iwet, jesteśmy na uroczystej gali rozdania nagrod Cumulusy 2022. Oczywiście to są nagrody przede wszystkim lotniczym, od lotnictwa. Powiedz, czy jesteś po raz pierwszy właśnie na danym wydarzeniu? Tak, jestem po raz pierwszy. Dziękuję telewizji ATV za to, że przybyliście. Czym są Cumulusy? Od niedawna, dopiero może 4 lata wiedziałam, że jest podniebny ogólnopolski konkurs lotniczy, gdzie chyba jesteśmy jedyni na świecie, którzy organizujemy taki konkurs. Organizuje to sam kapitan polskiego lotnictwa, Krzysztof Sondej, z siostrą Barbarą. I zostałam dzisiaj tak honorowo zaproszona tutaj na tę galę. Nie wiem, co mnie czeka, ale na pewno z mojej inicjatywy dyrektor Polskiego Muzeum Lotnictwa w Krakowie, którego dzisiaj też gościmy na sali, pan Tomasz Kosecki, powiesił, że tak powiem, 5 października 2022 na ścianie pamięci tablicę z 11 samolotami. Były to katastrofy, zatajone katastrofy polskiego lotnictwa. Odkopałam samolot z Ronnie Schulz, jest to Belg z muzeum Winter 44 i kopiemy go nadal. Posiadam zezwolenie na detektory. Tak samo i z Polski, z magnesu klubu oraz w Belgii. No właśnie, Iwet, wyprzedziłaś moje kolejne pytanie. Co ciebie łączy z lotnictwem? Mało. Mimo tego, że w Polsce właśnie uważasz się za legendę lotnictwa. Chociaż jesteś znana przede wszystkim jako poetka, jako dziennikarka, jako literatka, działaczka społeczna i jesteś prezesem kilku różnych stowarzyszeń. A tutaj nagle lotnictwo. Powiedz, dlaczego właśnie lotnictwo? Dlaczego właśnie temat lotnictwa ciebie najbardziej zainteresował i między innymi dzięki tobie udało się właśnie otworzyć daną tablicę pamiątkową, która upamiętniła właśnie tych lotników, polskich lotników lotu, którzy zginęli przez ostatnie kilkadziesiąt lat. W 65 roku samolot, który 6 kilometrów koło mnie spadł, były to Visconti Waycante 804. Polska zakupiła u Anglików 3 maszyny, Elfa A, B, C, i wracając z Lille, z Francji, zostawił tam dzieci, które były na koloniach, polskie dzieci polonijne. Podniósł się i na płycie lotniska dosłownie odwrócił, bez dotankowania podniósł i spadł nad Belgią, wpadł w turbulencję, w kable wysokiego napięcia, podpalił się w powietrzu i spadł. I powodem, pan jako dziennikarz, i jesteście pierwszą stacją, której mówię to publicznie, z emocjami, albowiem nigdy nie udzielałam wywiadów, nie miałam na to czasu. Polska zakupiła te samoloty i nie wyposażyła w zegary na pulpicie. Piloci nie mieli kontaktu z wieżą i nie było możliwości komunikacji z wieżą w Brukseli, a samolot spadł w Wilk. Dlaczego właśnie samoloty? Ja w ogóle jestem jakaś taka patriotyczna, że tak powiem, i upamiętniam dywizjony 303, 305, 307, przede wszystkim 307, albowiem prezesowie z Anglii niedługo przyjadą do Polski, a mama pracowała w jednostce lotniczej we Wrocławiu w 31-15. Były to 3 jednostki, są zamknięte teraz i było to lotnictwo. A jednak ten mundur zawsze gdzieś we mnie drgał. Także cieszę się, że państwo właśnie ATV jesteście pierwsi, którzy ze mną rozmawiacie na ten temat.
A proszę powiedzieć, jakich emocji i wad spodziewasz się po dzisiejszym wydarzeniu? Bo wiemy, że tutaj kilkadziesiąt osób zostało nominowanych do przeróżnych nagród, to znaczy w przeróżnych kategoriach do nagrody Komunusy 2022 za różnego rodzaju działania. Czy masz tutaj swoich faworytów? Na pewno też faworytem jest koleżanka ze Szwecji, pani Halinka Bartoszek, też dziennikarka, która mnie bardzo wspiera w lotnictwie, w awiacji. Ale dzisiaj spodziewamy się tytułów, medali, pucharów, przede wszystkim olimpijczykom, którzy są na sali, mistrzów świata w wielu kategoriach. I życzymy powodzenia, a przede wszystkim tyle, ile startów, tyle lądowań. Również Iwety, w ostatnich dniach, a dokładnie tydzień temu, otrzymałaś niesamowitą nagrodę od Stowarzyszenia Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego oraz od Krajowego Stowarzyszenia Informacji Niejawnych, a dokładnie to było w Katowicach. Od pana pułkownika Tadeusza Koczkowskiego, którego pozdrawiamy, i pan redaktor naczelny, właściciel stacji, otrzymał więcej ode mnie tych pierścieni. Tym bardziej jestem tak bardzo dumna. Tutaj cała sala czekała na stację ATV, tylko nie wiedzieli, kim pan jest. I wszyscy czekali właśnie laureat wielu, wielu pierścieni patriotycznych, niepodległości Polski, potem który jeszcze? Serce. Pierścień Patrioty oraz Serce za Serce. Inaczej mówiąc, dwa pierścienie. Oczywiście, jeżeli ktoś jest laureatem Pierścień Niepodległości, to później następnym krokiem jest właśnie zasłużenie na otrzymanie Pierścień Patrioty, więc Iwet, wszystko jeszcze jest przed tobą tak naprawdę. Za kilka miesięcy kapituła znowu się zbierze się i weźmie twoją kandydaturę pod uwagę. Jaka będzie decyzja? Dowiemy się za jakiś czas. Dziękuję pięknie i jeszcze chciałam dowiedzieć się u ciebie, Iwet, jakie masz plany zawodowe na najbliższy okres, gdzie my ciebie ponownie zobaczymy. Powiedz, nad jakim obecnie projektem pracujesz. Na pewno najważniejszym dziesięciolecie Virtualia Art, Międzynarodowe Stowarzyszenie Artystów, Autorów, Dziennikarzy, Prawników. Obchodzimy w tym roku dziesięciolecie. I we Wrocławiu, na pewno we Wrocławiu. Jak rozumiem, że po tym wydarzeniu już za kilka dni powracasz do siebie do Belgii. Tak, w tym tygodniu w Warszawie liczę na to, że redaktor naczelny, pan Andrzej, zaprosi mnie chociażby na chwileczkę do studio, co będzie bardzo dużą taką integracją międzynarodową, budowanie pomostów, dialogu, współpracy i aby nie było wojny i słowa pokoju. W takim razie powróćmy na galę, ponieważ już za chwilę poznamy laureatów tegorocznej nagrody Cumulusy 2022 i na bieżąco będziemy relacjonować dane wydarzenia, a już w poniedziałek widzimy się z panią Iwet w naszym studiu Telewizja TV. Dziękuję serdecznie i miłej zabawy i wysokich lotów. Panie Andrzeju, wysokich lotów.